Witam Was w kolejnym materiale. Ten materiał będzie troszeczkę takim utarciem nosa dla Waszych sąsiadów, ponieważ dzisiaj pokażę Wam, jak przy pomocy 12 produktów od firmy Autograf Detailing doprowadzić Wasz samochód do ładu, tak żeby wyglądał lepiej jak auto Waszego sąsiada, który prawdopodobnie takiej chemii nie używa. Tutaj za mną jest pacjent, czyli popularna małyszówka Audi A4 w Avancie, czyli kombi. No i jest nieco zajechane, a ja Wam za chwilkę przybliżę pełen wachlarz produktów, jak również pokażę Wam z bliska, co w tym samochodzie jest takiego, jak bardzo jest zaniedbany, jak dobrym eksponatem będzie do tego, żeby pokazać Wam, jak właśnie przy pomocy chemii, no i oczywiście kilku akcesoriów, można ten samochód naprawdę przywrócić do fajnego stanu. Oczywiście nie będzie to taki efekt jak po korektach i po ceramikach, ale tutaj po troszeczkę niższej linii oporu, tak żeby każdy z Was przy naprawdę niedużej ilości wiedzy był w stanie sobie poradzić ze zrobieniem tego samochodu. Także chodźcie, pokażę Wam z bliska, jak to wygląda.
Moi drodzy, mam nadzieję, że tutaj nie przyciągnąłem tego materiału za bardzo, ale jakby ciężko jest skompresować prawie 12 godzin pracy przy samochodzie, żeby wyprowadzić go z takiego stanu agonalnego. No, auto nie jest generalnie złe. To był taki nieoszlifowany diament. Już pomijam tutaj te błotniki, które są zardzewiałe i nadają się tylko do wymiany, ale sama chemia naprawdę bardzo mocno poprawiła wygląd tego auta. 715 zł za 12 produktów. Jeden powie, że dużo, drugi powie, że można kupić taniej, ale konfrontując to z cenami usług, jeżeli chodzi o auto detailing, no uważam, że to jest inwestycja, która się Wam zwróci. Przede wszystkim da Wam satysfakcję, bo robicie to sami na własną rękę. Jakby tutaj też uczycie się, bawicie, jeżeli jesteście zajawkowiczami i lubicie coś takiego, no to tym bardziej właśnie. Ale ceny to jakby jest temat poboczny. Bardziej chodzi mi o to, co można zrobić z takiego samochodu przy użyciu tych produktów. No i ja uważam, że efekt finalny jest bardzo dobry. Auto wygląda świeżo, jest wyczyszczone, wszystkie zakamarki są wypędzelkowane, koła są dobrze domyte, poza środkiem, bo tutaj środek najlepiej myje się przy zdjęciu kół, ale jakby front, no wygląda to po prostu dobrze, tak no, jakby ktoś o ten samochód dbał. No i to właśnie o to chodzi, szacunek do pieniądza. Auto to jest inwestycja, a o inwestycje trzeba dbać. No i teraz, jeżeli chodzi o start, no to oczywiście oprysk wstępny, coś na komary, tutaj to wszystko mamy. Mamy APC, nie mamy może tire cleanera takiego dedykowanego, ale APC również sobie poradzi i możecie tym APC właśnie zrobić taki wstępny oprysk na koła, na opony, po to, żeby sobie troszeczkę doszorować, zanim oczywiście użyjecie tutaj krwawej felgi, ponieważ krwawa felga najlepiej sprawdza się na wbrew pozorom czyste koła, ponieważ ma usuwać te opiłki metaliczne, których po prostu nie domyjecie. No i tutaj jakby ten oprysk wstępny mamy już przewertowany. Widzieliście, że też bug remover wleciał i tutaj no, istotne jest to, żeby to mycie wstępne przeprowadzić solidnie po to, żeby zminimalizować ryzyko powstawania kolejnych uszkodzeń na lakierze. Jeżeli chodzi o szampon, no jest kwaśny. Dlaczego kwaśny? Przecież to jest szampon do serwisowania powłok. No i tutaj powinniśmy się na chwilkę zatrzymać. A to tylko dlatego, że szampon o kwaśnym pH ma zmiękczyć Waszą wodę. Bardzo często nie zwracacie na to uwagi, Wasze auto jest zakamienione, szyby, lakier i tak dalej. A tu w tym przypadku ta zmiękczona woda i też taki szampon delikatnie będzie niwelował waterspoty, które macie na lakierze, ponieważ ma on kwaśny odczyn. No i tutaj to jest właśnie kluczowe, nie musicie dawać go w tym najwyższym stężeniu, możecie go dać troszeczkę mniej, ale właśnie jest to taki mały niuans dla Was. Jeżeli chodzi o taki efekt finalny po umyciu auta, no to wiadomo, musimy go ususzyć. Wrzucamy sobie kudeka na lakier, auto się ładnie błyszczy, ma efekt hydrofobowy, wygląda tak świeżo i naprawdę wtedy no, sąsiad będzie zazdrosny. No bo może jego auto tak nie wygląda, no, ale to oczywiście tak w formie żartu. No i wisienka na torcie, czyli dressing do opon. No tutaj bez tego nie ma gry. Naprawdę bez tego nie ma co się ruszać w ogóle z garażu i czegokolwiek dubać. Ja uważam, że to jest bardzo istotny element, ponieważ jest takim dopełnieniem tego całego procesu mycia auta. No i tutaj mogę akurat ten temat dressingu zakończyć. Po prostu ma być ich, no. I potem przechodzimy do wnętrza i znowu wracamy. Mamy APC, możemy z tego produktu skorzystać, jeżeli mamy bardzo zabrudzone wnętrze. Jeżeli jest mniej brudne, to bierzemy sobie interior detailer. Albo nawet możemy APC przelecieć i potem jeszcze poprawić interior detailerem, jeżeli jest taka potrzeba lub jest taka po prostu chęć. Ale mówię, mamy tutaj wybór. Nie musi to być jeden i drugi produkt, może to być jeden z nich. Najważniejsze jest też to, żeby te plastiki później po tym czyszczeniu zabezpieczyć dressingiem, nadać warstwę antystatyczną, warstwę, która ochroni przed promieniowaniem UV. No i też te plastiki po prostu nie będą się tak szybko starzeć, nie będą prawdopodobnie tak szybko pękać, jak pękałyby plastiki niezabezpieczone. Mycie szyb, oczywiście też trzeba o tym pamiętać, od środka, od zewnątrz. Tutaj dorzuciłbym płyn hydrofobowy od autografa, ale niestety tutaj no, tego płynu zabrakło dzisiaj. No nie każdy chce sobie pozwolić na kolejny płyn do mycia szyb. No jeden wystarczy, myje, myje, okej. Okay. Może do zabezpieczenia szyb coś innego, aczkolwiek tamten ma funkcję niewidzialnej wycieraczki, więc uważam, że fajnie byłoby, gdyby tu się pojawił i był do mycia tego zewnętrznego, a ten tutaj zielony skurczybyk byłby wtedy do wnętrza. No ale dobrze, mamy jeden płyn i tutaj na tym poprzestaniemy, nie będę się dłużej na ten temat rozwijał, bo to nie o to chodzi. Jest po prostu jeden i tyle. Umyte szyby oczywiście, jeżeli chodzi o tapicerkę, no jedni mają skórę, drudzy jej nie mają, ale dzisiaj większość z nas ma kierownice skórzane, więc tutaj produkty do czyszczenia tapicerki skórzanej jak najbardziej oczywiście po czyszczeniu to sobie wyschnie i trzeba to zabezpieczyć. Także moi drodzy,
Generalnie uważam, że ten efekt wyszedł dość dobrze, biorąc pod uwagę to, jak ten samochód wyglądał dużo wcześniej. Nie był jakoś specjalnie dbany. Oczywiście można by było tutaj też dorzucić do tego na przykład jakąś dekontaminację chemiczną, czyli brakowałoby tutaj produktu typu Taren Glue Remover. Mamy Irona, czyli tą krwawą felgę, i tym produktem również możecie pracować sobie na lakierze na drzwiach. Jeżeli te osady metaliczne się tam znajdują, to nie tylko do felg, tam też również się przyda. No i co? Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Produkty macie dostępne w sklepie partnerskim Detailing House. Tam możecie sobie sprawdzić i porównać ceny, bądź też w innych sklepach partnerskich. To już jest Wasz wybór. No a ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę. No i mam nadzieję, że troszeczkę chociaż ten materiał zachęci Was do tego, żeby samodzielnie zadbać o swoje samochody. Pamiętajcie, to jest Wasz komfort. Do zobaczenia.